Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj krótki update, no bo udało się, mamy miesiąc publikacji odcinków na kanale, z czego jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, bo to mega ważne dla mnie, żeby w tej YouTube'owej grze i w tym YouTube'owym grindzie, żeby być konsekwentnym, żeby rzeczywiście te odcinki ukazywały się konsekwentnie, bez jakichś takich dziur po prostu w uploadach, więc jak na razie miesiąc, dwa razy w tygodniu. Super, no kurde, jaram się, naprawdę mega się jaram, powiem wam. No i oczywiście wszystkie metryki w górę. Wyświetlenia, watch time, dotarcie, kliki i tak dalej, z czego mega się cieszę. No i oczywiście najbardziej motywujące jest to, że plus prawie 100 nowych osób na kanale. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że się zapisaliście, zasubskrybowaliście, zostaniecie na dłużej, mam nadzieję, i że będzie wam się podobać to, co będziemy robić, czyli tyrać drony, rozwalać, budować i różne inne tego typu wizualne rzeczy. Mam nadzieję, że będzie spoko. Słuchajcie, nawet sobie zrobiłem profesjonalne notatki, żeby niczego nie zapomnieć. Więc suby w górę, jaram się. No i to wszystko jest ważne, żeby kurczę przesterować ten algorytm, żeby on dalej popychał wyświetlenia i tak dalej. Ja już widzę, przez pierwsze 2-3 tygodnie mniej więcej była stagnacja taka, że wyświetlenia były coraz to wyższe, ale jak nie było uploadu, to już to spadało do takiego poziomu niższego. Pod koniec trzeciego i w czwartym tygodniu widzę znaczny progres, kiedy rzeczywiście wyświetlenia się podwoiły i YouTube zaczyna troszeczkę to pchać dalej, więc teraz kwestia jakby pozostania konsekwentnym w tym wszystkim i mam nadzieję, że to ruszy jeszcze bardziej do przodu. Moim głównym celem jest po pierwsze, żeby robić fajny content audiowizualny, który mi się jakby podoba, który jest dronowy, które są jakieś ciekawe takie historie. Niestety myślałem, że w tym miesiącu będzie trochę więcej okazji do tego, żeby być na zewnątrz i żeby eksplorować przestrzeń, a niestety było więcej odcinków w studio na miejscu, no bo ponieważ przegrałem z pogodą. Niestety tutaj czynnik niezależny ode mnie, ale mam nadzieję, że nam się uda to wszystko nadrobić. W szczególności, że mam kilka projektów rozgrzebanych, do których potrzebuję fajnych widoków, fajnej pogody i kurde, będzie epicko, słuchajcie. No i drugi mój cel to jest, żeby pomagać nowym osobom, osobom, które dopiero wchodzą w to hobby, które dopiero interesują się dronami FPV, ponieważ dostaję na Instagramie całą masę pytań każdego dnia, kilkanaście pytań dziennie dostaję, jak zacząć z tym hobby, albo również dostaję pytania, jak rozwiązać pewne problemy. Stąd jak widzieliście ostatnio na kanale, zaczęły się pojawiać takie odcinki bardziej trochę techniczne i będzie ich również troszeczkę więcej, one będą krótkie i sfokusowane na konkretnych problemach, z tego względu, że dostaję właśnie pytania na temat uzbrajam drona, nie działa, co zrobić. Więc pomyślałem sobie, że będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli takim osobom będę mógł po prostu wysłać link do filmu i będą mogły sobie krok po kroku spróbować rozwiązać ten problem i że to wszystkim pomoże, i mi, i wam, i w szczególności mówię, to hobby jest tak zagmatwane i trudne, w szczególności na początek, więc tym młodym osobom, czy początkującym osobom, które chcą wejść w FPV i w drony, będę się starał jak najbardziej, co w moich siłach, żeby pomagać. Okej, co wynika z moich notatek? Główne tematy update'owe żeśmy ogarnęli. Pisałem sobie również kilka pytań z Instagrama, które dostałem i są to krótkie, szybkie pytania, więc postaram się szybko na nie odpowiedzieć. Ile dronów rozwaliłeś? To pytanie, w szczególności jak na Instagram wrzucę takie wideo, gdzie po prostu dron zapierdziela szybko, no to wszyscy się pytają, o, ola Boga, ile ich rozwaliłeś? No, sprawa z tymi dronami wygląda w ten sposób, że rozwalanie tych dronów jest wliczone jakby w całą zabawę. Czyli przez rozwalanie mówię, coś urwałem, coś ułamałem, coś popękało, to jest norma. I tego jakby nie liczę, bo połamałem masę rzeczy. Ale później wracam do studia, wracam do warsztatu, wymieniam, naprawiam i jak nowy. Jeżeli mówimy o takim kompletnym rozwaleniu, bo większość osób sobie to wyobraża z czymś takim jak z Mavicami na przykład, nie? Że jak rozwalisz, to po prostu on idzie do kosza. To ja to zaliczam do takiej kategorii zgubiłem, utopiłem, albo po prostu spłonęło wszystko i z drona nic nie zostało. To jeżeli mówimy o takim rozwalaniu, to żadnego. Żadnego drona nie straciłem tak w 100%, żeby po prostu wybuchł, eksplodował i już go nie było. Zawsze z każdego udało się coś odzyskać. Kolejne pytanie, w czym montujesz filmy? Wszystkie filmy, które widzicie tu na kanale, aktualnie montuję w DaVinci Resolve. Polecam, w szczególności, że DaVinci Resolve jest programem do profesjonalnej obróbki i materiału wideo i również posiada wersję darmową, która umożliwia montowanie filmów za darmo. Nie trzeba nic płacić, żadnej licencji, niczego. Ma swoje ograniczenia, ale jest za darmo. Jakiego sprzętu używasz do nagrywania filmów? Używam najczęściej Canon 90D,
Aktualnie obiektyw 10-18, taki plastikowy, mały, ale lekki, mocno szerokokątny. Jak chcę nagrać jakieś piękne ujęcie, ładny, piękny kadr, to myślę, że klasyka Sigma 18-35, zarąbisty obiektyw, po prostu cud miód Morela. Do tego zawsze jak na zewnątrz filtr ND i czasami też Canon 50. No i mikrofon Rode, shotgun taki na górze, albo ten zestaw, który ostatnio parę odcinków temu go zaczynałem testować i mega mi się sprawdza, bardzo dużo materiałów nagrałem właśnie na tych mikrofonach, czyli ten taki zestaw Wireless Go bezprzewodowy, super, petarda. Teraz DJI też wypuścił swój taki bezprzewodowy, ponoć też git. Okej, okay. Jaki dron na początek? To jest pytanie, które dostaję po prostu non-stop. Okej, ostatnio zrobiłem odcinek, czy Cinewoop to dobry dron na początek? I w tym materiale mówię, że nie, ale obejrzyjcie sobie, zlinkuję wam tutaj ten materiał. Jest tam trochę więcej kwestii poruszonych, dlaczego i dlaczego nie i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem najlepsza na początek jest 5-calówka, 5 cali. Najbardziej uniwersalny dron, na którym najwięcej się nauczycie, który wam się nigdy nie znudzi, bo cały czas będziecie mieli poczucie, że macie możliwość się jeszcze bardziej rozwijać na tym dronie. A Cinewoopy czy mniejsze drony, no niestety mają swoje jakieś tam ograniczenia. Okej, okay. Super rzeczy robisz, dobrze ciśniesz tymi dronami. Jak mogę pomóc ci w promocji profilu? Często dostaję takie właśnie pytania, w szczególności jak komuś pomogę, to zawsze jest takie, ktoś się czuje trochę zobowiązany, to jest jakby bardzo miłe i bardzo fajne. Ja się staram pomagać innym i jestem wdzięczny, jeżeli ktoś ma taką chęć pomóc mi. Jak możecie pomóc? No, w naturalny sposób. Jak na YouTubie, no to jak oglądacie materiały, to już jestem bardzo wdzięczny i to już bardzo pomaga, ponieważ oglądacie, YouTube to widzi, wyświetlenia i tak dalej, cała maszynka działa. Zawsze możecie polubić materiał, możecie zostawić komentarz, to również fajnie pomaga. No i jeżeli macie jakichś znajomych, nieznajomych, czy słyszycie, że ktoś potrzebuje pomocy w FPV, no to bardzo chętnie zawsze komuś pomaga, możecie skierować ich do mnie, polecić profil, polecić kanał na YouTube i to będzie zawsze najlepsze, co możecie zrobić i za każde takie udostępnienie, share i wszystko tak dalej, i tak dalej. Mega dziękuję. Dzięki. Okej. Okay. Czy 5000 zł wystarczy, aby wystartować w FPV? No 5000 zł to jest taki w ogóle tricky, taki no budżet ciekawy, ponieważ tak, na analog jest to dosyć sporo już kasy i można naprawdę tutaj poszaleć, a jeżeli chodzi o digital, to uważam, że jest to idealna kwota, żeby wystartować na cyfrze. No i myślę, że jeżeli ktoś mnie pyta, czy piątka wystarczy na FPV, to myślę, że jak najbardziej oczywiście i myślę, że to jest dobry budżet, żeby wystartować na cyfrze. Gogle kosztują trójkę, drona za 1200-1500 zł można ogarnąć, do tego jakaś ładowarka, parę pakietów, apka. Jesteśmy gotowi do latania i piątka pęknie szybko. To by było tyle z pytań szybkich, mam nadzieję, i żeby nie przedłużać, dziękuję wam serdecznie, że zostaliście ze mną ten cały miesiąc. Mega jaram się na kolejny miesiąc, chociaż teraz będzie trudny, bo grudzień, święta i tak dalej, ale i tak postaram się, mam parę pomysłów na odcinki krótkie, długie i jak tylko pogoda dopisze, to będziemy robić coś na zewnątrz. Tym samym zostawcie w komentarzu na dole informacje, jakie odcinki byście chcieli zobaczyć, jakie tematy, czy macie jakieś pytania, które chcecie, żebym poruszył w odcinku, to wrzućcie to wszystko w komentarz, a ja z tego odcinka będę zbierał i będę to wykorzystywał do tego, żeby zrobić kolejne odcinki. Dziękuję wam bardzo serdecznie, witam jeszcze raz nowych widzów i co? I do zobaczyska w następnym tygodniu, we wtorek o 18 jak zwykle i w czwartek o 18 jak zwykle. Do widzenia, dobranoc.